Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to kolejny odcinek Railway Empire. Misja Sierra Nevada. Muszę połączyć 8 firm z obszarów wiejskich z Twoją siecią kolejową. No dobrze, tu na razie jest połączona kukurydza. Zastanawiam się, chyba tutaj powinienem te piwo stąd dostarczyć, tutaj wytwarzać piwo, ale żeby to zrobić, będę musiał wykupić. What's the problem? Business. Too long intervals between maintenance, poor quality fuel, incompetent staff? Kupimy tę fabrykę, spuszczymy ją i zamiast tego postawimy browar. Na przykład tutaj. Teraz jeszcze tylko ziarno tutaj będziemy dowozić. No, mogę zbudować nawet drugą stację. Skierujemy tak trochę w bok. Dobra, i tu myślę, że jakoś uda się połączyć te tory. O, coś takiego. Sprawnica. Jeszcze są potrzebne, bo gdzieś tu dostawimy. Zmieszę tutaj. Okej. Teraz pociąg. I'm sure it won't bother you that my spy took a quick look around your research department. You have created the first express connection between Los Angeles and San Francisco. The journey time along the West Coast has decreased dramatically. O, udało się zadanie wykonać, super. Spokój Uniwersytet w San Francisco, 50 tysięcy mieszkańców. Na razie spadają. Spada ilość mieszkańców tutaj. Kukurydzę też chciałem dowozić do tego miasta. Ale będę musiał to tory znowu przerzucać. Tutaj.
procentowy. Okej. Okay. To jeszcze tutaj zwiększymy ilość torów na stacji. No i doprowadzimy tutaj tor. Pożyczka. No niestety na razie nie mogę wziąć pożyczki. Dobra, to przyspieszymy trochę upływ czasu. What's the problem? Too long intervals between maintenance, poor quality fuel, incompetent staff? Kukurydza. What's the problem? Too long intervals between maintenance, poor quality fuel, incompetent staff? San Francisco, na razie jeszcze nie. I've taken a closer look at the numbers. Splendid! This cash surplus is impressive. But I have some good news for you, too. My endless negotiations have finally been a success. Washington has finally agreed. We can expand our network into Utah territory. This will allow us to connect Promontory Point, our meeting point. Don't worry about it. Who's interested in what the tabloids say, right? Co by tu wykupić z tych udogodnień? No, większa ilość przesyłek może być, większa ilość pasażerów. Muzeum kolejnictwa. Przy sprzedaży używanych lokomotyw amortyzacja zmniejsza się o 25%. Bierzemy to. I wanted that, but go ahead. There will surely be another opportunity. What's the problem? Too long intervals between maintenance, poor quality fuel, incompetent staff? The talks with the politicians are ongoing, but they are very tiring. They keep insinuating personal gain. Everything I do is for the good of California, not for my own enrichment. Yes, that happened as well, but that was just a side effect. Przesuniemy te tory.
jeszcze przydałoby się dowozić do siarno. It's all about the money. But it's calming. When my old boss turned her back on Chicago, I'd already learned the business inside and out, and she left me everything. Before I knew it, I was the leader of the entire establishment, and I did this job excellently. Połączymy te tory. Coś innego zbudować. Nie wiem, czy to się uda w ten sposób. Tutaj chyba będę musiał zrobić jakoś taką trasę naokoło. Może tak się uda. Wieża zaopatrzeniowa, tak? Dobrze. No to teraz możemy już piwo wozić tutaj stąd do San Francisco. Co też właśnie uczynimy. Tylko, że chciałbym jeszcze ten cukier tutaj też dowozić. I know the problem! Those damned hot water pumps! Zostawimy sobie miejsce na trzy wagony. I know the problem. Those damned hot water pumps. Przydałoby się zbudować budynek naprawczy na stacji, bo już widzę, że pociągi się. Oh, don't make such a fuss. A bit of bad press never hurt anyone. No dobra, jeszcze ziarno. Stąd tutaj. Bye-bye.
już się rozwija. No dobrze, czyli te miasta się rozwijają. Także wszystko jest już pod kontrolą. Sakramento aż 100 tysięcy, tak? No myślę, że to będzie też do ogarnięcia. Tutaj można jeszcze jakiś przemysł rzucić. Na przykład... Gorzelnie, ale to później. Przy 65 tysięcy mieszkańców. Może połączymy sobie Carson City z Redding. Not bad, not bad. It is much easier to get goods into the city, thanks to your station. Inżyniera, konduktora. Dobra. Your rail network has now reached a total length that will make our competitors sit up and take notice. Wieża zaopatrzeniowa. O. No i dobra, no i teraz pociągi. Tutaj też ze 4 pociągi. Zaczynamy stąd. Tylko muszę zostawić jeszcze ze 2 wagony na ziarno. Czyli powiedzmy, że tutaj 4. Tutaj 6.
No i coś takiego. Z powrotem też... 4. Tutaj 6 i tak. Pociąg mieszany. Dwa przemysły wiejskie. No tutaj już można warzywa dowozić też. Owoce od 50 tysięcy mieszkańców, czyli niedługo też będą potrzebne owoce. No to myślę, że można tutaj już tą stację wybudować. Tutaj podłączymy się pod ten tor. Co jest? Dowożone bydło. No ale brakuje mi środków. Mogę wziąć pożyczkę czy nie? No nie, nie mogę brać niestety. I know the problem. Those damned hot water pumps. Inspektor też się przyda. Inżynier. Inżyniera tutaj sobie porzucimy. Konduktora też możemy. I see your progress, but I'm still afraid that we might not reach Promontory Point in time. Your boss is very nervous. I understand that the Union Pacific Railroad puts you under a lot of pressure and that you have to reach the meeting point as quickly as possible. But too much worry is unhealthy. Brancard umożliwia korzystanie z kambuzów w pociągach, co zwiększa premię dla wszystkich pracowników o 20%. Say, are you a bit slow? I have already bid. I thought so back then. And a few years later I had gotten tired of Chicago. I needed a change, so I sold everything to my friend Marion and decided to put my talents to another use. Many rich cutthroats were investing in the railroad, so I thought, I can do that too. The many farms you've connected to the rail network will bring us lots of transport requests. We could do with the money. Wieże są opatrzeniowe. O, tu dwa pociągi. Jeden do warzyw.
trzeba by się przyłączyć na tor. Stoimy z zadaniami. To już mamy zrobione. Teraz populacja. Oh dear! There seems to be a little problem with one of your locomotives. Uniwersytet w San Francisco. Dopiero przy 60 tysiącach mieszkańców. Także jeszcze się zejdzie. No dobrze, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Także dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. No i do usłyszenia później. Cześć.